raczej jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma... Nagrywam to. Teszak. Czarny. Czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Może to dla waszmości nową, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niech waszmość się ubierze. To biorę ten. Tyle? Nagrywam, tylko inaczej. Dobra, no i teraz mamy tak. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Powiedzmy. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Nie wiem, jak to będzie. Cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. No dobra, najpierw zatrzymam się jakoś, to się powinien zatrzymać. Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Dobra, ja się tam mu ukłonię. O Jezu, będzie teraz gadał. No, no. Głośno, wyraźnie i z szacunkiem. La, mam gdzieś twojego tam pana. Ukłonię mu się tam, ale powiem, że tam coś tam, nie pamiętam. Będę teraz chyba nagrywał te odcinki, no chyba, że będę miał, jak powiedzieć, wolny internet. Po prostu, że nikt nie będzie jakby włączał na chama swoich tam, kurde, rozdzielczości 1000 coś tam, XP, czy jak to się to nazywało. Po prostu internet mam za słaby, żeby robić parę rzeczy naraz. Co pfy, jakie pfy? Imgrimie eb Artherzer, Deitven Adan in Karn eb Morwut, Emhyr far Emreis. Ukłon. Dobra, wykonaj ukłon. Wasza cesarska mość. Areir et to orde. Evelien namen vadgen vavort. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. No właśnie. Twój chłop.
Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Aha. To fajnie. Jeszcze nie wiem ogólnie... Nie wiem, co to mówiłem. Nie, no, mówiłem, co to mówiłem. No. Tylko, że strasznie jestem wkurzony przez to, że tak się wali wszystko. Ten cały internet do dupy mam. Nie wiem, jak to będzie dalej z tą serią. Może nagrodę w końcu coś innego. A mogę teraz dobrze zapisać? Tak. Ale dobra, niech to odda mi moje szaty, czy co tam. Tyle. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść. A co miałbym niby skończyć? Dawaj moje rzeczy. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść. To dawaj mi moje rzeczy. Z Yennefer muszę nabrać. Jezu. To nie, teraz skończymy tutaj przed tym, bo to się będzie strasznie dłużyło. No, zapiszę przy wszystkich. Bestia z Białego Sadu. Potwierdź. Nasz wypadek jeszcze raz. Już tak mam. No, dobra. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie. Mówię teraz. Tak. Audiencji. Dobra. No i na tym skończymy. I ja nie wiem, co mam zrobić z tym internetem. Nara.